Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę dużą ilość expa. Więc jedyne co musicie zrobić, oczywiście wchodzimy sobie w wyszukiwanie i musimy sobie wpisać kod 9530, następnie 6687 i na samym końcu 6856. Oczywiście dajemy sobie enter, wybieramy pierwszą mapkę po lewej stronie. Pamiętajcie, żeby tutaj było XP, ponieważ jeżeli tego nie będzie, tego expa nie dostaniecie. Dajecie sobie wybierz. Pamiętajcie, żeby gra była prywatna, żeby po prostu wam tutaj nikt nie przeszkadzał. Dajemy sobie graj, szybko wchodzimy do sklepu i wpisujemy kod Souli. Jeżeli to zrobiliście, naprawdę bardzo wam dziękuję, ponieważ jutro wleci konkurs, także będziecie musieli mieć ten kod wpisany, żeby wygrać. I teraz po prostu sobie czekamy, aż ta mapka nam się załaduje. I teraz jeżeli was załadowało na mapkę, musimy się odwrócić w lewą stronę, pójść dokładnie do tego rogu i w tym miejscu robimy sobie emotkę dowolną, po prostu żeby was przeteleportowało. I teraz musimy poczekać, aż ten timer dobiegnie końca. Jeżeli czas się już skończył, to jedyne co musicie zrobić, to oczywiście wpisujemy sobie kod 588, więc wpisujemy sobie go. Dajmy sobie oczywiście confirm, teraz klikamy sobie start AFK, więc dokładnie w tym miejscu, on powinien się tutaj już tam odblokować, nie wiem dlaczego nie mogę go kliknąć. Po prostu trzeba się dobrze chyba ustawić, bo przed chwilą wyskoczyło, klikamy sobie na niego E, bierzemy sobie oczywiście grappler i idziemy na następny area. I teraz musimy sobie z prawej strony dokładnie pójść tutaj, tu będzie taki śmietnik, musimy sobie tutaj do niego podejść, tu będzie pierwszy przycisk, klikamy sobie E, za niego zaczniemy dostawać expa. Teraz musimy sobie pójść tutaj dokładnie w to miejsce, idziemy i do tego rogu. W tym miejscu robimy sobie kolejny przycisk, klikamy sobie na niego i za niego tak zaczniemy dostawać expa. Teraz idziemy tutaj, tutaj także w rogu powinien być kolejny przycisk, wydaje mi się, że to było w tym. Jeżeli nie, to idziemy do kolejnego. I w którymś z tych rogów tutaj było, o dokładnie w tym miejscu, klikamy sobie E. I teraz musimy jeszcze pójść do tego hangaru, dokładnie w to miejsce. I tutaj na potykaczu powinien się znajdować przycisk, ale to chyba nie ten hangar, więc mi się, tak dokładnie tutaj, sorry, mi się pomyliło. Idziemy tutaj. I tu musimy znaleźć potykacz, dokładnie ten, i na nim będzie przycisk. Jeżeli go nie ma, to musimy sobie znaleźć kolejny potykacz, bo jest tutaj ich kilka. Jest na tym, tak klikamy sobie E i za niego także zaczniemy dostawać expa. I teraz musimy sobie pójść po prostu jeszcze na ostatni przycisk, który będzie, wydaje mi się, że... Nie, już wszystkie przyciski wam pokazałem, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że każdy dostanie inną ilość expa. No i co, po prostu dziękuję wam za oglądanie i życzę miłego expienia. Do zobaczenia w kolejnym filmie jutro o godzinie 15. Siemanko!